Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani, widząc bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fire Emblem. Nie wiem, czy to będzie nasza jedna z ostatnich walk, czy ostatnia walka, nie mam zielonego pojęcia. Mission. Tak jest, Shambhala. 53 godziny już? 52 godziny i 20 minut. Chryste jedyny, jaka ta gra jest długa. Relying on a map entrusted to them by Hubert, the Alliance Army sets their sights on the base belonging to those who slither in the dark. Beyond its entrance, they are met by a sprawling underground city. Incredible. Who knew that there was such a vast space beneath the ground? It's like an underground city. I've never seen buildings like these before. It's like an ancient ruin, but not just because of its appearance. I don't recall ever seeing architecture like this. It is magnificent in a sense, but I could hardly call it beautiful. Even the air feels stagnant. In any case, it seems like we need to go deeper. Let's look around and see if we can find some stairs. No. It is simply... we must defeat those who slither in the dark, no matter what happens. But if my conjecture is correct, the one who they will wish to kill the most... is you, dear child. They are aware that you can use the sword of the Creator. Your body houses the same power they once bestowed upon Nemesis. That is why I fear for you. Perhaps. Please forgive my errant thoughts. Once this battle is over, I will explain everything. I will tell you all I know about who you really are. Mam jakieś takie wielkie wrażenie, że już raz to powiedziałaś i wtedy właśnie zniknęłaś, więc boję się, że znowu, kurwa, umrzesz, znikniesz. Ona coś, kurde, ukrywa, nie wiem, dlaczego ona nie chce to powiedzieć. I have gratitude. I am grateful. Nie chcę sugerować, że większość graczy to faceci, ponieważ większość postaci, które rekrutujemy, to kobiety. 6-8. Much appreciated. Tylko Felix i Linhart wbili się najwyżej. Linhart trochę wygląda na kobietę. Może to przez pomyłkę. żartuję. Bardzo dobra postać, uniwersalna. For thousands of years, we have existed underground, living on only that we might someday see our vengeance realized. Here and now, that vengeance is finally within our grasp. There is but one thing left to do. Destroy them! Damn those who stand with that arrogant goddess to oblivion, away from the world of the living! Now is the time. Remove the binding spell of Titanus. Let their metal bodies be drenched in blood. Hey, what are those big things? Demonic beasts? No, I think not. They appear to have no will of their own. Someone must be controlling them. Initiate all that remain. We must advance our preparations. Myślałem, że to jest świat fantazy, ale wychodzi na to, że to jest... że to nie jest świat fantazy, to jest science fiction fantazy. To po prostu jakaś fikcja dziwna. Nie rozumiem, co to za kombinacja specyficzna jest. To jego mam dorwać?
Chyba jego mam zabić. Tak bym stawiał. Jezu, ale tu jest dużo przeciwników. A, pokonajmy to na spokojnie. Bez większego tutaj pośpiechu, bo czuję, że pośpiech może nas tutaj tylko spowolnić. Znaczy, jest szansa, że mógłbym przelecieć aż tutaj i spróbować go zabić. W teorii powinno się udać. Aha, nie da się nad tym przelecieć. W teorii by się mogło udać. Dobra. Zróbmy to na spokojnie w każdym razie. Myślę, że lepiej będzie na spokojnie ich zabić i nie przejmować się za bardzo. Dobra. Ta muzyka jest upierdliwa w tle. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Że jest zejście? Też jest zejście. Nawet bliżej bym miał wtedy. Może lepiej tędy. Próbuję ogarnąć, jak tu zejść. Tędy, mogę iść tędy. Okej, rozumiem. Tędy tak samo. A tu jest jedyne wyjątkowe przejście z przodu. Dobra. To musimy się w to miejsce spotkać. Dobra, mam nadzieję, że nie wpierdzielą nam, bo połowy przykre. Shall we? Ja nie wiem, czy się chwaliłem, ale... Teraz awansowałem Marianne na ostatnią klasę, więc teraz powinna móc używać czarów. Ma leczenie psychik, Blizzarda ma. Znaczy, może zyska trochę na użyteczności. W tą stronę nie mamy iść, no to nie idziemy. Idziemy w tamtą. A, no i Petra też awansowałem. Petra jest teraz... Jej klasa się nazywa? Nie mam pojęcia. Muzyka w tle jest straszna, po prostu. A wy tak samo idziecie w tą stronę? A może zabić? No zabij. Nie mogłeś od razu ten super strzał wykonać? Jakby życia nie stracił, nie? Ale w sumie możemy cię wyleczyć. A wy jak? Shall we? No w teorii możemy się tu ustawić, w praktyce nie wiem. Let's make this quick. A w 50 poziom wbije. To za ziomek. Ja leczenia się pozbędę, po prostu mi to. I'm...
A propos użyteczności Marienny. Szybko poszło. Masz jakiś kluczyk może? Nie masz, ale masz super wielkie, super fajne rzeczy. Marien. Dobra, czy ty możesz zabić łucznika? Tori nie możesz. Ale spokojnie, ona może. Super. Czary jakieś będą się pojawiały tutaj, co? Niedobrze. Jeżeli nie trafisz, to on cię zabije. Okej, na pewno trafisz. Przynajmniej, że tego gościa trzeba zabić, więc... Spoko. Zabił? Nie zabił, ale też było dobrze. Ja się pozbędę. Zwykle Rafael będzie poza imprezą całą. Bo zanim on przyjdzie, to miną lata. Mu przywali, kurde. Znaczy jej przywali w sumie dokładnie. Increase output gradually, depending on the amount of magical energy charged. I don't care if we destroy Shambhala, so long as our goals are fulfilled. Możesz zabić go? Zabi. Weź ten super bulion wyrzuć. Dobrze. Weź ulecz ją jeszcze. Do pełna nawet, wow. No tak, bo Manuela jest czarodziejką, no to w sumie racja. Ale ta armia, znaczy ta armia, ta baza jest jakaś taka strasznie dziwna. Ale to rozumiem. Co oni na to? Musimy jak najszybciej go się załatwić, bo wydaje mi się, że nie ma co się z nimi pieprzyć. Dobrze. One day.
trochę podejść bliżej. Będzie szedł teraz pół roku. Dobra. No zobaczmy, co się stanie. A, ta też by fajnie, Petra by przeleciała, też byłoby dobrze, bo ona też może przelecieć szybciutko. Dawaj, zabij! Jest! Jeden załatwiony, super. Czy drugi przybiegnie, czy mi się wydaje? Nie, chyba nie. A może? Nie traf, nie! Jest, tylko ona jest dobra, się zrobiła naprawdę mocna. Nie wiem kiedy, przez jakiś czas była bezużyteczna, a później nagle się okazało, że jest dobra. Dziwnie to. Dobrze. A gdzie jest Petra? Petra jest niedaleko, ale jeszcze trochę. Jest to ten najsmutniej wychodzi na tym wszystkim. Pan to omija, zupełnie nie mam pojęcia. Dobra. Dziabnij go. Dobra. W teorii on powinien go dokończyć. Okazuje się, że to nie była jedyna jednostka zabicia. Przypał. Myślałem, że będzie jak łatwo i dobrze. Ale istnieje szansa, że mam po prostu podejść do tych drzwi i je otworzyć, więc to też nie może tak być. Czy coś tam nie wyskoczy w ogóle z tego? Leonie doszła już. Miało być tak za daleko. Może nawet Petra dobiegnie.
but it's you or me. Dobrze. I tu powinien móc otworzyć drzwi, co? Ojojoj. You're nothing but animals performing tricks in the hopes of pleasing the goddess. You will never see the sunlight again. I co? Co ty na to, ziomek? Nie, nie, wiedziałem, że tak to się skończy. A, żyje, dobra, dobra, żyj. Powiedz nam jeszcze przed śmiercią coś. Jakiś pamiętnik? Czy to jeszcze nie koniec? Nemezis? Czy to jest Nemezis? Ja pierdzielę, ale się dzieje. Hang in there, Lady Rhea. Take her to a room, now. That's a serious injury. It's a miracle that she's even alive right now. I'll do what I can, but... Goddess, please save Lady Rhea. All we can do now is pray. Wydaje mi się, że my możemy zrobić coś więcej niż tylko się modlić, ale boję się, że nie możemy. White beast appeared on the battlefield. I only caught a glimpse of it, but I didn't understand where it came from.
There were rumors that the goddess sent it to protect the monastery. But now I know better. That beast was Rhea. Did you know Rhea's true identity? I once showed you a picture of a creature known as the Immaculate One. Sedith confiscated it, saying it must have been one of Tomas's personal possessions. The beast that appeared back then looked just like it. So Rhea is the Immaculate One. The book said that it was a servant of the goddess, but wouldn't it make sense if beasts like that are actually children of the goddess? Rhea is in a grim state right now. It's possible she may not make it, but we have things we must ask her about. Once things calm down a little, let's go and see Rhea. Together, the truth can't be delayed any longer. W końcu się coś dowiemy, mam nadzieję. Part 2. Verdant Wind. Verdant Rain Moon. Fodlan's New Dawn. O, dzieje się. To ostatni rozdział będzie. With the destruction of Shambhala, the ambitions of those who slither in the dark are forever shattered. However, Rhea has suffered grievous injuries in the process. Yet, certain mysteries remain unsolved, so Claude and the others approach Rhea, who is now confined to her room due to her wounds. Dobrze, dobrze, a co z nią porozmawiać? Trzeba by wypadałoby teraz, co? Od razu się dowiedzieć, co i jak. Ja, czy będą jeszcze 4 tygodnie, kolejny miesiąc będzie trwał jeszcze, czy to będzie ostatnia walka i to wszystko? No i jest, normalnie. Czy jeszcze z kimś będziemy walczyć, bo jestem z wielkim stworem, co? Wychodzi na to. I am happy to see you too. Sorry to interrupt your rest. But there are some things that we absolutely must ask you. It seems I do not have much time left. I do not intend to hide anything any longer. Rhea, I have to ask. You're the Immaculate One, aren't you? If what I'm thinking is correct, that's what the Children of the Goddess is referring to. In other words, you... I am the last child of the Progenitor God. A long time ago, the Progenitor God came from somewhere far away and descended upon this continent. She changed her form to resemble that of a human and gave her own blood to birth her children. The Progenitor God and her children shared knowledge and skills with the people of the land. Together, they built a prosperous civilization. But the humans turned their backs on the teachings of the Progenitor God and engaged in senseless wars. Eventually, people began to think of themselves as gods and challenged the Progenitor God herself to battle. The land was scorched in the war that ensued, and the majority of humans were annihilated. I believe that those who slither in the dark are the descendants of those who retreated beneath the ground during that time. So they've been waiting all that time for their chance at revenge. It took the Progenitor God an astonishing amount of time to revive the ravaged world. But eventually, the continent found peace again, and the Progenitor God, having fulfilled her duty, fell into a long slumber in the holy tomb. The children who stayed behind built a settlement in Xanadu to protect the holy tomb as they quietly lived out their lives. But then Nemesis appeared, bringing tragedy along with him. Even now, I cannot forget the sight of that massive canyon painted red with blood. I was never able to forgive those who proudly wielded weapons crafted from the corpses of my brethren. I was the only survivor of Xanadu, and all I could do was wander across Fodlan, clinging to my desperate desire for revenge. I called myself Seros,
foster the founding of the Empire and prepared to oppose Nemesis and his followers. Unbelievable. I put Xanadu behind me to gather the remaining children who were scattered across Vodlin. Finally, we killed Nemesis on the Teal'c Plains, and I took back the Sword of the Creator. Let me get this straight. Saint Seiros is you? You're kidding me, right? Professor, Claude, there's something you need to hear right away. If you have something to report, do so at once. There's no need to let my presence worry you. As you wish. We're receiving a constant stream of express messengers from cities to the east. They claim that an unidentified military force is attacking, and that there have already been a large number of casualties. What? The reports indicate that the cities and towns along the East Grander Thoroughfare in the Old Rim Territory have already been destroyed. Some villages were razed completely, leaving no survivors. Damn it! Did they come from Shambhala? Could it be that there were some remnants of that wicked group hiding there? I have a report. The unidentified military force has crossed the Great Bridge of Murden. Alliance forces met them in battle, but it seems they have already broken through. They've already made it so far. Is Count Gloucester unharmed? The Count is fine, but apparently my brother joined with reinforcements and was gravely injured. Do you mean to tell me they easily got past a general as skilled as Holst? They say the enemy general has a weapon that resembles the Sword of the Creator. Even my brother was powerless to stop him. It's not possible. The enemy forces are flying a banner bearing the Crest of Flames as they continue their march west along the Aramid River. We believe they're marching toward Garret Mach. We are preparing to meet them in battle. A weapon that resembles the Sword of the Creator. And banner bearing the Crest of Flames. There is only one explanation. The one leading the enemy force is Nemesis himself. Nemesis? That Nemesis? Do you really think the ancient king of liberation has been brought back to life? Perhaps the seal was broken when Shambhala fell. An incredible power that we children cannot hope to match dwells within the blood of the progenitor god. Nemesis obtained that blood, so it would not surprise me if that were the case. The blood of the progenitor god? That's right. He did take the remains from the holy tomb, didn't he? From the blood of the progenitor god, Sothis, he acquired the Crest of Flames. From her bones and heart, he crafted the Sword of the Creator. The Sword of the Creator is made from her bones and heart? The heart of Sothis is the crest stone that was placed in the Sword of the Creator. The same is true of the crests of the Ten Elites and the other crest stones. They were born of the blood and hearts of the progenitor god's children. Those who slither in the dark created them, stole them. Sothis never gifted that power to the humans. The crests of the Ten Elites, the crest stones, and the hero's relics. I can't believe those who slither in the dark made them all. And after that, Nemesis used the Sword of the Creator to massacre all of the progenitor god's children in Xanadu. In other words, the citizens of Xanadu were killed by weapons made from the remains of their brethren. How atrocious. But I don't get it. The Sword of the Creator that Teach wields doesn't have a crest stone. So how is Teach able to wield its full power? The crest stone of the progenitor god dwells within your professor. After I battled with Nemesis as Saint Seiros, I reclaimed the heart of Sothis. I wanted to use that heart to resurrect her, even though I had to do some questionable things to achieve that goal. I wished to see Sothis, my mother, once more. Ona chciała nas zabić. Ona chciała poświęcić nas, żeby zobaczyć Sothis. Yes. I believed that if I could resurrect my mother, I could regain all that had been lost.
So, that's the truth of it. I suspected that your body housed the consciousness of Sophis. Those suspicions were correct. And yet, she merely gave you her power and vanished. My dearest wish did not come true. But you did inherit the power of the progenitor god. Now, you must use that power to defeat Nemesis once and for all. Fodlan's blood-stained history must end. Oh, wow. Oh, fucking wow. Ja pierdzielę, to się podziało, co? Się podziało, co? O kurde. Chodźmy tutaj szybko Master Steela ogarnąć. W turnieju musi zagrać Petra. Dobra jest to. Sam ją wyszkoliłem. Wydaje się, że jest dużo lepsza od Ignaca, mimo że ma słabsze władanie mieczem. Mógł ją uleczyć, ale po co? Dawaj ją. No use. You are in my way. Jezus. No i na ostatnią walkę uleczę ją, żeby nie było. Dobra. Dzięki temu dostaliśmy Master Steela. Nie chcę przerywać, kurde. Mógłbym wszystkich popytać i dowiedzieć się, co oni myślą na ten temat, co tu się podziało w ogóle. Ale powiem szczerze, jestem strasznie skupiony na tym, żeby poznawać ten cały świat. Nie wiem, czy ja chcę to zaraz zrobić. Dobra, olejmy to. Kurde, trochę mnie kusi ta fabuła, ale... Ale przejdźmy może dalej. Wiem, że to nie jest idealne rozwiązanie, ale... Już jestem tak bardzo skupiony na fabule, że chcę... Chcę ją samą poznać. Dobra. Okej, ja rozumiem wszystko tutaj. Ale problem jest taki, że nie jest takie ważne. Manuela, o! Aż kwiat. A, tutaj jeszcze ten, bodajże Claude z Hildą latania się uczą. Długo to wczytywanie zajmuje, no, chyba najdłuższe ze wszystkich, nie wiem, co tam się tak naprawdę wczytuje. Zawsze mówią to samo zazwyczaj, więc przestałem nawet tego słuchać. No też by się przydało coś porobić, co? Dobra, odpoczywamy już mam dość. Dobra, pouczą się jeszcze. Teraz przydałoby się kogoś awansować jeszcze, co? Chyba została tylko jedna osoba, nie jestem pewien teraz. Został ktoś jeszcze? Chyba został tylko... Kolej, kto został jeszcze do ulepszenia?
Znaczy, sporo zostało osób do ulepszenia, ale oni nie za bardzo mogą awansować, ponieważ nie mają dość dobrych umiejętności, tak mi się wydaje. Chyba został jeszcze... Wszystkie... A może wszyscy już mają? Z tych, co mogli? A nie wiem, dobra, zobaczymy teraz. Certyfikaty, teraz tak, Bajlet nie, Klot nie, Lorenz nie, Rafael został, tak jest, Ignat już ma, Isinda ma, Marien ma, no też jest słaba, Hilda ma, Leoni nie ma, a Leoni nie może mieć, Lindhardt nie ma, ale on może być tylko tym gościem, nie musi, Petra już ma, Cetet nie może, Manuela, może Manuela awansujemy. 50% szans. To nie, to trochę za mało. Ten ma 20 poziom, ale przypał. To tylko Rafael jest taki w miarę użyteczny, on może chyba zostać kimś ciekawym. Great Knight. Heavy Armor. Byłoby fajnie, ale może ten Wars lepiej. Ten za mała szansa jest, nie chciałbym, żeby przegrał tego. I tak nie awansował. Przypał. Żeś to zmaścił, naprawdę. No cóż. Rest. Wiem, że mógłbym tutaj sporo się dowiedzieć jeszcze rzeczy, ale mam trochę dość tego. Chcę już zobaczyć zakończenie, zobaczyć, co tam się naprawdę odwali. O, Leoni. A, szkaty. No, to jeszcze oczywiście Klot się wczytuje znowu z Hildą. Ile można? Mieliśmy coś tu do ulepszenia? Chyba nie. Coś tam trochę pod ulepszenie jeszcze. No cóż, zaraz się to wszystko stanie. Więc co mogę powiedzieć? Tu będziemy kończyć, bo chcę ten ostatni odcinek wypuścić osobno, żeby ten nie był zbyt długi. Wiem, że was trochę trzymałem, ale chyba zbliżamy się do końca, kurde. Chyba zbliżamy się do finału. Aż mnie trochę dziwi to, bo ta gra była tak cholernie długa i jest taka cholernie długa, że to jest po prostu masakra. A widzę, że to ostatnie część, że tą drugą część gry mocno olałem, bo skupiałem się tylko praktycznie na głównych zadaniach. Więc ta gra pewnie zajęłaby ze 100 godzin łącznie. No ale cóż, zobaczymy to pewnie. Jeżeli mamy to zobaczyć kiedyś na live'ach, może przejdziemy sobie tą gierkę jeszcze raz. No zobaczymy. W każdym razie dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku raczej będzie finał.